Dzień dobry, serdecznie pozdrawiam z dachu. A wszedłem tutaj dlatego, że mamy dzisiaj święto przemienienia, a więc święto zobaczenia, że w naszej codzienności dzieje się coś niezwykłego. Kluczem, którym chciałbym, żebyśmy spróbowali popatrzeć tym razem na to święto, jest kwestia Eucharystii. I zobaczyli pewne analogie, które nam mogą pomóc przeżywać naszą Eucharystię codzienną czy tą niedzielną. Po pierwsze, warto zauważyć, że Pan Jezus bierze trzech apostołów do tego wydarzenia, które nazywamy przemienieniem. Piotr, Jakub i Jan. To są trzy imiona, które pojawiają się też w innych sytuacjach, więc widać, że wśród 12 apostołów Jezus ma takich, których zabiera do takich specjalnych wydarzeń. Być może jest tak, że po prostu ich bardziej lubi, są mu bliżsi, nie wiem. Jeden Pan Bóg wie, jaki jest klucz wybierania. W każdym razie widać, że w tej grupie są tacy, którzy są w pewien sposób uprzywilejowani. To jest jedna rzecz. Po drugie, widzimy, kogo on wybiera. Wybiera Piotra, który go zdradza. To tak publicznie go zdradza, nie tak jak inni apostołowie po prostu uciekli, ale wybiera zdrajcę. I wybiera Jakuba i Jana, którzy, jak wiemy, przez swoją matkę chcieli sobie załatwić specjalne miejsca. A więc wygląda na to, że Pan Jezus wybiera sobie do szczególnych wydarzeń, takim jest też przemienienie, ludzi, którzy wcale nie są tacy święci, jak się wydaje, którzy mają sporo na sumieniu. I to jest pierwsza analogia, że do Eucharystii Pan Bóg wybiera z jednej strony kogoś, kto jest mu bliski, ale żebyśmy to dobrze rozumieli, to nie znaczy, że innych nie kocha, tylko że może ta trójka po prostu jest bardziej otwarta na Jego zaproszenie, takie bardziej intymne, nie wiem. W każdym razie wybiera sobie ludzi wybranych, a w tych wybranych są grzesznicy i to bardzo duży grzesznicy. To jest bardzo ważny szczegół, bo Eucharystia to nie jest nagroda za dobre sprawowanie, tylko wręcz przeciwnie, to jest spotkanie świętego Boga z grzesznym człowiekiem. Po drugie, na Eucharystii mamy przemienienie, mamy trzy przemiany. Tak jak na Górze Tabor. Pierwsza przemiana to jest Słowo, druga to jest ciało i krew i trzecia to my. Słowo, czytamy Słowo w każdej Eucharystii i wierzymy, że to jest Słowo Boga, że Bóg się w tym Słowie przemienia, żeby z nami być. Po drugie, ciało i krew, czyli chleb i wino, które przemienia się przez modlitwę, przez Ducha Świętego, przez moc Boga w ciało i krew naszego Pana. To jest druga przemiana, kiedy Bóg przemienia się wobec nas. I trzecia przemiana dotyczy już nas. To jest ta przemiana, o której mówi końcówka Ewangelii dzisiejszej, że Pan Jezus, kiedy schodził z góry, powiedział apostołom, żeby nikomu nic nie mówili o tym wydarzeniu. Po Eucharystii nie mamy iść, nie wiem, napisać na fejsie, na Twitterze, na Instagramie, powiedzieć ludziom na ulicy, a teraz byłem na mszy świętej, przeżyłem niesamowite rzeczy. Nie. Eucharystia ma mnie przemienić tak, żeby moja twarz, mam nadzieję, że na tych filmach to trochę widzicie, zazwyczaj nagrywam po mszy świętej, że moja twarz, że mój sposób myślenia, mówienia jest przemieniony przez Pana Jezusa. Zresztą ta intuicja jest też w dzisiejszej modlitwie po komunii, kiedy modlimy się o to, żeby ta przemiana, żeby chleb i wino, które spożyliśmy, ciało i krew, przemieniło nasze życie. To jest dokładnie to samo, tylko innymi słowami. Więc to jest druga kwestia, że różnych zaprasza, przemiany trzy. I warto jeszcze w tym wszystkim zobaczyć, że Pan Bóg naprawdę jest kimś, kto zaprasza człowieka do intymności, do spotkania. I zobaczcie, jak ta intymność się, nie wiem, jak to powiedzieć, jak ona przebiega. Właśnie też w Eucharystii. Na tej górze Tabor strasznie dużo rzeczy dzieje się w krótkim czasie. Idą na górę, widzą coś niesamowitego, bo widzą Jezusa, który się przemienia, zaczynają gadać jakieś głupoty o Eliaszu, o Mojżeszu, o namiotach, o różnych rzeczach. Dokładnie tak samo jest w naszej Eucharystii. Idziemy na Eucharystię, coś tam się dzieje, coś się przemienia. Czasem nasze myśli krążą wokół, nie wiem, namiotów, różnych rzeczy, które są naszą codziennością. Próbujemy to jakoś posklecać, właśnie skupiając się na temacie, czyli na Jezusie. Tak naprawdę nic nam z tego nie wychodzi. Za bardzo nie wiemy, co mamy mówić. Za bardzo nie wiemy, jak to mamy przeżywać. I warto to zobaczyć, że w Eucharystii naprawdę nie jest ważne to,
żebyśmy się super skupili, żebyśmy mieli rączki złożone, żebyśmy zawsze byli w tych samych postawach, żebyśmy mieli te same rytuały. Nie. W Eucharystii jest ważne to, żeby Bóg nas przemieniał. I czasami wbrew naszej głupocie, czasami wbrew naszej woli, czasami wbrew temu, co mamy w głowie, Bóg nas przemienia. To jest właśnie Eucharystia. Że ona nie jest, jeszcze raz powiem, nagrodą dla grzesznych dzieci, nie jest też teatrzykiem, który mamy super odegrać przed Panem Bogiem, ale jest przemianą. Nie dzięki naszym zasługom, ale dzięki łasce Pana Boga. To, że apostołowie doświadczyli na Górze Tabor przemiany Jezusa, nie znaczy, że byli jacyś, nie wiem, święci i dzięki ich świętości Pan Bóg zrobił cud. Wręcz przeciwnie, pomimo ich grzeszności Pan Bóg zrobił cud. I to jest właśnie Eucharystia. Eucharystia jest trochę takim wejściem na dach. To znaczy, z jednej strony cały czas jestem w swoim domu, albo raczej na domu. To jest mój dom, to jest moje miasto. Cały czas jestem w swojej rzeczywistości, ale jestem trochę inaczej. Czyli jestem na dachu. Więc na dachu się nie żyje. W Eucharystii się cały czas nie żyje. W sensie nie można być cały czas na mszy. Nie można być cały czas na Górze Tabor. Trzeba zejść. Ja za chwilę będę musiał zejść po drabince na dół. Już się boję, bo mam lęk wysokości. I tak samo jest z Eucharystią. Trzeba zejść na dół. Bez względu na to, czy się boję, czy się nie boję, muszę zejść, bo tam jest moje życie codzienne. Ale to, czego doświadczyłem tutaj na tym dachu, to, czego doświadczyłem na Górze Tabor, to, czego doświadczam na Eucharystii, musi być potem kontynuowane, kiedy schodzę na dół. Zapewne zauważacie, że na mnie świeci bardzo słońce. Cały czas mrużę oczy. Się zastanawiam, czy wy w ogóle coś będziecie widzieć. Ale właśnie to jest to, że Eucharystia to jest taki moment, w którym nie widzimy wyraźnie, mrużymy oczy. Bo Góra Tabor to nie jest codzienność naszego życia. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego blasku. Chociaż jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć w nieustannej obecności Boga, to przez nasze grzechy, przez naszą słabość, nie jesteśmy w stanie dzisiaj, w tym momencie naszego życia, cały czas patrzeć w słońce, bo po prostu nam oczy wypali. I trochę tak jest ze świętością Boga, że poznajemy po części, po jakichś małych śladach, szukamy Go. Nie dlatego, że jest tyranem i się przed nami chowa, ale dlatego, że póki co nie jesteśmy przygotowani. A więc też potrzeba nam, żebyśmy się na Eucharystii uczyli cierpliwości. Z jednej strony świeci na mnie słońce, doświadczam czegoś niesamowitego, a z drugiej strony kompletnie to jeszcze nie jest to, bo tylko mogę przez chwilę, bo tylko mogę przez momencik być skupiony na nim, na słońcu. A więc Eucharystia to też szkoła cierpliwości. Ostatnia rzecz, taka praktyczna dla naszych codziennych relacji. Zobaczcie, Pan Jezus właśnie przez to, że wybiera z wybranych jeszcze trzech i to kilka razy w Ewangelii, ja nie wiem, czy on tak myślał, ale tak sobie myślę, że może to jest znak tego, że nie powinniśmy się bać tego, że mamy takich wybranych przyjaciół, że jednak nie można być przyjacielem wszystkich i że chrześcijanin to nie jest ktoś, kto wszystkich traktuje tak samo, że to nie jest ktoś, kto tak, wszystkich tak samo kocha, ale chrześcijanin to jest ktoś, kto potrafi również powiedzieć sobie, mam wybranych przyjaciół, są dla mnie szczególne osoby. Ja się z tym mierzę też trochę będąc księdzem, że czasem ludzie, niektórzy zarzucają mi i innym księżom też, że mamy takich swoich wybranych przyjaciół i lubimy z nimi przebywać. I myślę, że nie ma co na siłę udawać, że tak nie jest, że wszyscy mamy tak, że mamy swoich wybranych przyjaciół, z którymi lubimy być, z innymi musimy być, dla innych jesteśmy dlatego, że nas to nawet dużo kosztuje, ale jesteśmy. Nie bójmy się tego. Naprawdę to nie jest nic złego. Ważne jest to, żeby mieć tego świadomość i ważne jest, żeby to nie było czymś, co sprawia, że nie wiem, ktoś, kto nie jest z mojej ścisłej paczki, jest źle traktowany przeze mnie. To już jest zasadnicza różnica i to jest mój wybór, ale naprawdę nie bójmy się mieć przyjaciół szczególnych. Nawet jeśli pracujesz z ludźmi, ważne, żebyś miał tego świadomość. I ważne, żeby było to, ważne jest to, żeby to nie miało na ciebie takiego wpływu właśnie w relacjach z ludźmi, których nie wiem, nie lubisz, nie są z twojej paczki przyjaciół. Ich też masz kochać, ja mam kochać, ale to nie znaczy, że nie mogę mieć wybranych. Mam. Tak jak Pan Jezus. No dobrze, to schodzę z dachu. Wy się trzymajcie, dobrego wtorku wam życzę. Po prostu do widzenia.